Halo, cześć, witajcie, tu znowu Ślepek, witam was w kolejnym odcinku 60 Parsecs. Ty no, niektórzy pisali, że nawet lepiej wyglądam bez okularów, co jest dla mnie paranoją. Chyba chcieli tylko, żeby mi się miło zrobiło, ale ogólnie bez tych słuchawek nie wyglądam aż tak takie jajo wielkie, zasrane. A jak mam to, to rzeczywiście wyglądam jak jaj i jestem puciek straszny. Dobra, nieważne, wracamy do gry, ostatnie podejście metem było... No było, ale jakie nawet nie chcę mówić, Boże, najgorsze podejście jakie miałem w życiu. Zagrajmy sobie dzisiaj Didi. Nie wiem w ogóle, kiedy odcinek wyjdzie, sorry, weszka, ja go nagrywam w niedzielę o 16. Cały dzień byłem zajęty, nie miałem chwili, żeby nagrać wczoraj też. Jako dziecko była obiecującą atletką, ale niefortunna kontuzja przerwała jej karierę. Didi próbowała odnaleźć się na nowo, ale rzeczywistość okazała się bardziej nieprzyjazna niż mogła przypuszczać. W końcu postanowiła zostać astrobywatelem, licząc, że udaje się odbudować poczucie własnej wartości i wrócić do mistrzowskiej formy. Użyj atrybutu i odnieś sukces przynajmniej 7 razy. Nieważne jak, jakim atrybutem, ale żebyśmy sukces odnieśli. Różnie z tym może być, bo powiem wam, że tym emetem zawsze klikałem, geniuszem, zawsze klikałem intelekt i nigdy nie wychodziło. I trochę słabo, ja nie wiem, o co chodzi. I oczywiście już mi się... O, dobra, dobra, ale mam mało czasu. Ale ona zasuwa, czy mi się wyda... A tu jest przejście, lol! Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć. Oddajemy zupki i lecimy, i rękę bym zgarnął, i ręka koks mi się wydaje ogólnie. Tutaj nic już nie ma, Boże, jaka tu jest bieda ogólnie. Ale zaraz, do Irenki zawsze możemy wrócić, bo ja tam nic więcej nie zmieszczę. Chodź tu, Agnieszka, hej! Nie mów, że tego nie zgarnę. I pistolet, dawaj, lecimy, do promu, dzida, 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 dzida. Tutaj mamy co? Zapalniczka, zupa, zupa i jeszcze raz dupa. Dobra, lecimy dalej. Rzeczywiście różnią się te postacie od siebie czasem przygotowania. Ta na bank jest najszybsza tutaj. Tu widzę poradnik, ja chcę koniecznie poradnik. I jakby się dało jeszcze radę, to taśmę klejącą. Bo taśma klejąca to jest najważniejsza rzecz w ogóle możliwa. I jest, dobra, zamiast Irenki niech będzie Baby Bronco. On dużo miejsca zajmie, ale wydaje mi się, że zgarniemy go tu jeszcze. Wracamy się jeszcze szybko po zupę. Raz, dwa. Oj, nie zdążę, nie zdążę. W ostatniej sekundzie! Odyseja zupowa, zbierz łącznie 111 puszek zupy, dobrze. Mamy wszystkich, mamy sporo zupy, ale innych rzeczy... A właśnie, przyciągłem gówno ze strony. A innych rzeczy za dużo, niestety, nie mam. Dobra, chyba ostatni odcinek ze 60 Parsecs. Z soczewkami! Oczywiście, że będą kolejne. Gdzie za dobrze mi się w to gra, byki. Co wy? Dzień pierwszy, dobra, lecimy jako Didi, żeby nią poszło lepiej niż Emmetem, bo porażka to była. Dodatkowe puszki zupy chyba zawsze są w ogóle, z tego co widzę. Ale tu się niczym to nie różni. Oczywiście używamy zwinności, żeby pogadać z naszymi tutaj crewmate'ami. Zobaczymy, czy ktoś jest Among Us. Ale zabrzmiałem jak... Jak taki 30-latek, co pracuje w jakiejś stacji telewizyjnej i chce przypodobać się młodym, co? No tutaj siema, jestem bykiem, jak tam młodzieży, kto jest Among Us? Masakra, dobra. Żaden kosmiczny kapitan nie wygłosił wcześniej równie płomiennego przemówienia jak pani. Mowa była o biciu kowalem, biciu kowalem, no z Metina chyba, handlare. Mowa była o przetrwaniu, brzmiało to jakby wiedziała pani o czym mówić, tak było? To było coś, kapitanie, załoga zaczęła wiwatować, nim przemowa dobiegła końca. Niech żyje kapitan! Wypełniły wiwaty ciasną kabinę. Jeżeli jakiś dźwięk mógł się przedrzeć przez bezwzględną próżnię kosmosu, byłyby to właśnie te okrzyki. W ogóle mówiłem wam ostatnio, że się ugryzłem w dziąsło i ktoś się mnie pyta, jak można się w ogóle ugryźć w dziąsło? No można najwyraźniej. Jeszcze ja wczoraj ugryzłem w język i mam spuchnięte tutaj dziąsło i z tyłu język. I ja nie wiem, jak ja dzisiaj będę gadał, ale tragedia to będzie w ogóle. I tu mam jeszcze pryszczola albo coś innego, nie wiem. Jedno jest pewne, żadne wyzwanie w tej czy innej galaktyce pani nie straszne. Intelektualna mowa zainspirowała mnie do tego stopnia, że pozwoliłam sobie uruchomić pokładowy zasobnik energii. Będzie on codziennie generował energię. A to co, to bez tej przemowy by nie było tego? Nie, na pewno by było. Dobra, warsztat już mamy. Wszystko działa. Jakie mamy rzeczy? Ole mam, kurde, i minerały, i chemikalia. Super, bo tak, energia to jest tylko na ulepszenia potrzebna ogólnie, więc minerały świetne, bo mogę sobie zrobić taśmę klejącą i od razu ją zrobię, bo bez niej to będzie bida. O, już widzę.
Mamy automat z przekąskami. Nigdy go nie starałem się ulepszyć albo naprawić łopatą zamiast taśmy klejącej, ale wydaje mi się, że to powinno zadziałać. Zamiast ramienia zepsutego będziemy używali po prostu łopaty, nie? Lojalny, lojalny, a ty... A Emmet taki nieprzekonany, nie? Emmet to jest w ogóle... Nie lubię Emmeta. Emmet to jest jak Michael Jackson w thrillerze. Tylko, że odwrotnie. Że beznadziejny, ale... Słabe było. Dobra, pociągnęliśmy. Bardzo pociągła? Nie, no tak. Bardziej delikatnie pociągła. Nieważne. Mamy zupę dodatkową. Zrobiona jest taśma. Bardzo się cieszę. Zróbmy sobie od razu może inne rzeczy. Komunikator i zaraz zrobimy apteczkę. A tu co mamy? Nie ma nic ważniejszego w przestrzeni kosmicznej niż odpowiednia dieta. Jedna racja przypomnieć zupy z puszki wystarcza, aby wyżywić jednego astrobywatela przez parę dni. No to co, jak tutaj wiedza jest potrzebna do zapasów, to Emmet mi się wydaje jak najlepszy do tej funkcji, żeby nam tutaj porządkował, liczył, wybadywał, wyszukiwał jakieś dodatkowe puchy zupy. Oby tak było. Dwie dodatkowe puszki zupy, ty. Ostatnio było 9-11, teraz jest 17-19. Ja jestem... Jak będę przecież pod koniec tego challenge'a, moi kosmonauci to będą jak Nikokado awokado. Ale on podobno chudnie, to dobrze, to dobrze. Dobra, racji żywnościowej mamy fez dużo. Emmet tak dobrze się spisał, uczciwie będziemy mianować go oficerem sztabowym. Bardzo dobrze, nie ma problemu. Będzie codziennie przeglądał sobie zapasy, dzielił się z panią znalezionymi minerałami. Już zrobiliśmy komunikator stereo, lepszej jakości, ale spoko, mniejsza szansa, że się rozwali przy evencie, tak mi pisaliście. Mógłbym zrobić od razu artefakt tak naprawdę, miał wszystkie rzeczy, to jest niesamowite. Nie miałbym jedynie tego akumulatora chyba tutaj. Ale zacznijmy może od apteczki, bo ona się aż 3 dni robi, nie wiadomo co się trafi nigdy, nie? Aha, o, ten prom nie posiada ekranów EM, jak większe statki, co to jest ekran EM? Krótko mówiąc, nie był przeznaczony do długoterminowych lotów kosmicznych. Wiążą się z tym pewne naturalne zagrożenia, konkretnie dla pani skóry. Krem z filtrem, o nie, będzie nas spaliło tutaj dupę, ale syf. Ekspertka od łączności, kawoholiczka, a co to robi, że jestem kawoholiczką? Głód rośnie wolniej, przez tę kawę nie masz apetytu. Coś w tym jest, no ale mam ochotę na kawę, chyba zaraz se kawusie zrobię. Dobra, lecimy kolejny dzień. Nie spali się Didi, bo apteczka będzie za 3 dni dopiero. O, nie spaliła się. Nie chciała pani smarować się krajem filtrującym, by nie narażać się na ostre promienie elektromagnetyczne lecące swawolnie przez próżnię kosmosu. Twierdziła pani, że od filtrów ma pani wysypkę. Trudno mi ocenić, czy to prawda czy fałsz, jako że jestem SI, nigdy nie miałam nawet krostki. Pani skóra jest gorąca, skarży się pani na ogólne zmęczenie. Nabrała pani wyraźnie ciemnoczerwonej barwy, co jest oznakiem firmowym oparzenia słonecznego. No ale nic nie jest tutaj złego, nie? Ale leje, ty. Ale padać zaczęło w ogóle. Cały dzień było suchutko, słoneczko świeciło i mi orangę wysłało SMS-a. Słuchaj no, Ryfek, w okolicy Skierniewice są burze, wyłącz komputer. A ja mówię nie. Bo słońce było i to o 13 było, a teraz jest 16, rzeczywiście jest burza, mieli rację. Koniec historii, nie ma żadnej puenty. Nie mam nic do zameldowania, kapitanie. Mam nadzieję, że nie słychać tego, bo ja strasznie na przesłuchawki słyszę, jak wali o parapet. Po co te parapety montowali takie metalowe z blachy w ogóle, ja nie wiem, żeby bić ludzi tym chyba. Zachciałaby pani zasłaniać usta przy ziewaniu? A, do zabawy, nudzimy się, dobrze, weźmy ten... poradnik kosmonaucik i może będzie dobrze. Wszyscy zupa jutro, oprócz Didi, bo Didi jest kawoholiczką i zupy tak często nie potrzebuje. Dzień wczoraj zaczął się raczej powolnie, udało się pani to zmienić. O, zrobiliśmy ćwiczenia i czujemy się bardzo zdrowo. No elegancio, to jutro Didi dostaje papu, a dzisiaj wszyscy inni. Proszę bardzo, jestem tak dobrą kapitanką, tak dobrym kapitanem. Nie będę tego zmieniał, nienawidzę tego, że... Jestem tak dobrym kapitanem, że jem jako ostatnia. Kapitanie, proszę uwagę. Stało się coś nieoczekiwanego. Odbieram niezidentyfikowane transmisje. No to szyfr to kto? Dekoduje Emmet, nie? Intelekt duży. Jak najbardziej. On ostatnio dał dupy, więc on dzisiaj będzie do wszystkiego. On ma robić, robić i nie przestawać.
A, ja jeszcze nie mam tego, skafandra, no to z tym będzie kłopot. Ale zanim dolecimy na planetę, żeby rzeczywiście kogoś na ekspedycję wysłać ze skafandrem, to... Wola Boga. Ale zadowolony jest, ty. Też lojalny chyba jest teraz. These hoes and loyal. Oh. Czemu mi się ta piosenka przypomniała? Nieważne. Ale widziałem w ogóle ostatnio ten Artigame wrzucił, że... Coś tam, link na... konferencja Nintendo z E3 2003. I mówi przedstawiciel, jaka była różnica 20 lat temu. Ale dobra, głupoty gadam i się zablokowałem i spalę teraz tylko. Ale ogólnie chodziło o to, że Mario nie będzie strzelał laserami w panie lekkich obyczajów. Tylko, że tam nie użyli panie lekkich obyczajów. Nieważne. Dużo się zmieniło przez te 20 lat w konferencjach. Kapitanie, to niesamowite, trudno wzbudzić we mnie emocje. W końcu jestem bytem krzemowym. Dobra, gadasz zawsze to samo. Bla bla bla. Mamy transmisję, do której będziemy szli. T-3, dobrze, 3 dni, nie ma problemu. Jest pani w świetnej kondycji psychicznej, kapitanie. Pochwalam pani konsekwencje w dbaniu o własne zdrowie psychiczne. Powinna pani wiedzieć, że wysoka poczytalność oznacza zwiększone kompetencje. Emmet wysoko ceni pani dowództwo, też lojalny jest. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. No to co, dzisiaj papu? A my co robimy? Pacynkę czy artefakt? Zróbmy pacynkę najpierw, a potem artefakt. Czas na jeden z najważniejszych astroobywatelskich obowiązków. Szorowanie pokładu. No to Baby. O, Baby musimy oddelegować do szorowania. On jest głupi jak but, ale za to silny. To nie po matce. No dobra, no to weź sobie. Nie wiem, jakoś Vivi najbardziej lubi. Ona ma takie wory pod oczami. Jakby albo się zajmowała dzieckiem ostatnie 3 dni bez spania. Albo jakby jej mąż wrócił z roboty bardzo niezadowolony i zrobiła mu złą kawę. Jak ktoś oglądał reklamy kawy z lat 50. 60. ze Stanów Zjednoczonych, to zrozumie ten kawał. Nieważne, lecimy dalej, bo już głupoty gada. Nagrywa się to? Nagrywa, bardzo dobrze. Pani rozkaz był prosty, na kolana i szorować. Bardzo dobrze, jak prawdziwy dowódca przyglądała się, jak Baby haruje na pani polecenie. Jako skromny astroobywatel Baby nie miał nic przeciwko, przez parę godzin dawał z siebie wszystko, pozbywając z podłogi nawet najmniejszych zadrapań. Jak to zadrapań? Zadrapania nie schodzą od czyszczenia. On to piaskował tymi paznokciami swoimi chyba, co jest? Czysty pokład, zadowolona, podłoga też. April stała się moją przyjaciółką, o nie, nie mów mi, że kolejną będę tutaj miał jakąś kochankę. Lojalny, głodny, to jutro papu Emmet, a my robimy cały czas pacynkę. W najciemniejszym zakątku promu znalazła pani kilka wzdętych, zardzewiałych puszek zupy. Oczywiście, że jej bierzemy puszki zupy zardzewiałe, ale zawsze smaczne. Po prostu będą miały w sobie więcej żelaza i będą pasowały do naszej diety. No i proszę bardzo, dwie dodatkowe puszki zupy, pacynka. No powiem wam, że jak na razie to wygląda jak najlepsze podejście, jakie miałem chyba ever. Zróbmy sobie artefakt, a potem ulepszmy może moduł warsztatowy, jakby było prądu. Bo wydaje mi się, że bez ulepszonego modułu warsztatowego ja nie jestem w stanie w ogóle zrobić tej kamizelki skafandra, nie mam też maski przeciwgazowej. No to z wyprawami może być kiepsko bez tego, nie? O Jezu, jak ja mam tłuste czoło, ale jestem brudasem śmierdzącym. No? Nieważne. Zróbmy artefakt i lecimy dalej. Kapitanie, wlatujemy w obszar kosmicznego gazu. Ktoś powinien spróbować wyizolować trochę do późniejszego wykorzystania. Zawsze to u Didi działało. I zawsze Didi zgarnia dodatkowe chemikalia, więc mam nadzieję, że to rzeczywiście zadziała. Emmet, ty powinieneś dostać dzisiaj zupę. Ty też jesteś głodna, ty jesteś głodny, ty jesteś głodna. Jutro wszyscy oprócz Emmeta dostałem zupę. Lubię w ogóle to zdanie. Jutro wszyscy oprócz Emmeta dostałem zupę. Emmet będzie jak nowa... ta matka w 60 Seconds. Może go polubię potem, ale jak na razie to nic. Branie Barzena studia. A poszedł, głupi. A mógł do normalnej pracy iść sprzątać magazyn. Kapitanie, pani z Repsyjną jest naprawdę w dobrym stanie. Udało się wyizolować chemikalia. Mamy krówkę mumu. Elegancko, nie mam nic zasobów niestety, więc tym jest trochę słabo. Z chemikaliów mogę kolejną zupę za to zrobić. No i co mamy? Tej planety chyba jeszcze nie widziałem. Jezu, planeta Sharingana normalnie chyba. Kapitanie, niezwykły obraz wyświetliły moje skanery. Mroczna planeta z niebem pokrytym wirami chmur wyskoczyła przed dziobem. Powierzchnię skrywa gigantyczna burza.
ale nie tak gigantyczna jak twoja sta... Żartuję. Pod ciemnymi spiralami moje... Jaki jestem żałosny dzisiaj. Moje skanery wykrywają mgliste, niewyraźne sygnatury cieplne, liczne struktury. Ten burzowy świat to jednak znaczna poprawa wobec ogłupiającej pustej próżni. Oczywiście, że procedurę lądowania. A ciekawe, że jak mi się nie spodoba planeta, to mogę szukać dalej. Jak się trafi w kolejnym podejściu ta planeta z krówką Mumu albo z robotami, to nie wezmę inicjował lądowania. Poszukamy dalej, ale tej jeszcze nie widziałem, więc spoko. Wszyscy oprócz Emeta dostają papu dzisiaj, czyli tak jak lubię. Lecimy kolejny dzień. Nie ma jak w domu, odwiedź wszystkie lokacje na Phobonos. Na Phobonos? Znowu się coś rozwaliło, nie? Phobonos. Phobos? Top donator przez lata, już teraz drugi. Pozdro suchy. Dobra, co tu mamy? Podczas zejścia w atmosferę przesłoniętej burzami planety, załogant Ellis połączył się przez interkom i oznajmił: to nie jest żadna burza, to zima nuklearna. Uznał, że świat ten w niedawnej historii przeżył wojnę jądrową, a my obserwujemy teraz jej skutki. Jednakże, jak zaznaczył, pod pani dowództwem stawimy czoła wszystkiemu. Albo jakieś syreny tu wyją. Mając w pamięci uwagi, jakie zgłosił Emmet, sprawnie przeprowadziła pani prom przez najgorszą burzę do bezpiecznego lądowiska na powierzchni. Niestety po drodze elektryczność atmosferyczna wypaliła nasz komunikator. Już na ziemi Emmet wyjrzał na zewnątrz i doszedł do wniosku, że to nie tylko zima nuklearna, to coś innego. Powierzchnia tej planety doświadczyła wielu wojen i wstrząsów jądrowych i nie tylko. Przy jej badaniu musimy zachować ostrożność. Dobra, rozwalił nam się pistolet. Słabo. Nie mamy skafandra żadnego na ekspedycję. Zupa się zrobiła. Jesteśmy zdrowi jak ryc. A baby stał się naszym przyjacielem. Czuj na pełne energii. Kurde, no elegancko wygląda. No nie mogę zrobić tutaj nic. Naprawić mogę co najwyżej miotacz. Musiałbym zrobić pewnie moduł warsztatowy, żeby móc zrobić skafandr, aby się przydał. Naprawmy może miotacz. Wyślijmy kogoś na jakieś takie bezpieczne miejsce. Tu jest przeciwnik, tutaj pewnie będzie mi potrzebny miotacz. Tutaj Chrystusie Nazarejski, wszystko. A na polanie też, kurde. No nie mam gdzie kogo wysłać po coś. Ja bym chciał do tej radiozony, bo tu pewnie... A nigdzie nie ma prądu, co ty gadasz? Nigdzie nikogo nie wysyłam jak na razie. Ale naprawmy ten pistolet, bo do tej lokacji będę mógł potem kogoś wysłać. Może weźmiemy jakieś chemikalia, inne rzeczy. Miasteczko, pocisk. Dobra, naprawiamy za pomocą komunikatora naszą konsolę łączności, to jest pewne. Kolejny dzień przed nami. Nadal głodny jesteś, baby, co ty gadasz? I ty też! Jutro dostajecie papu, dobra, niech będzie, lecimy. Idzie nie najgorzej na razie. Idzie nie najgorzej, witaj świecie. Przepraszam, aż uderzyłem w biurko. Udało się kapitanie, naprawiliśmy konsolę jak zawsze. Baby wciąż jest głodny, my zrobiliśmy miotacz. April dba o zdrowie psychiczne, wygląda na zrównoważoną. Głodna, czujna, dobra. Masz papu. I idziesz, baby, tutaj z pistoletem. No. Dzida. My w międzyczasie... Nie jestem w stanie za dużo zrobić. Mogę zupę rozmontować na... energię. Nie zgupię. Ale jakoś dużo tej energii tutaj i tak nie dostanę, szczerze mówiąc. Ale mam tyle tej zupy, że co ja z nim? 14 zupy? Rozmontujmy tę zupę na tę energię. Szybciej dotrzemy do tego. Coś zainfekowało Bakeya, mój backupowy moduł SI. O Jezu. Trzeba go naprawić. To Emmet chyba, nie? Geniusz. Lubię to Emmetowi dawać, bo jak mu nie wyjdzie, to po prostu go zwyzywam. Myślę, jak typowy szef w korpo? Może. Ty żulu, ty żałosny jesteś, Emmet. Nie no, serio, każdego rozwalił? Każdy odniósł poważne obrażenia, grubo. Ale beznadziejne są te eventy, że wszystkich? Choruje? Ale gówno. Co? Robię komunikator? No robię, a potem zrobię apteczkę z chemikaliów. Kolejną, a na razie Didi tutaj leczymy. Emmet dostajesz... Ale nie, no to żałosny ten event jest ogólnie.
April zaprosiła dziś panią na wspólne majstrowanie. Powiedziała, że to prawie mimochodem, ale warto pamiętać, że April nigdy nie zaprasza innych do wspólnej zabawy. Jeszcze jedno, kapitanie. Wykrywam pewną anomalię. April rumieni się jak diabli. Nie żartuję, wygląda trochę jak dorodny homar. Może cierpieć na jakąś kosmiczną gorączkę. To może być początek pięknego związku. Dobrze, niech będzie. Drugą mią tutaj uleczymy. Emmet to... Emmet, ty żulu. Żałosny jesteś. Dwulicowy nara. Dokładnie jak... ty... matka i twoja siostrunia. Nieważne. Zrobiliśmy znowu wysokiej jakości stereo. Nie mam pojęcia dlaczego zawsze robię wysokiej starości, jakości stereo, ale spoko. Bez wahania przyłączyła się pani do April, razem majstrowałyście, śmiałyście się, a raz czy drugi wasze dłonie spotkały się, gdy sięgnęłyście pod samo narzędzie. Było to konstruktywne doświadczenie, dobrze. Był to wasz pierwszy wspólny projekt, ale chyba nie ostatni. Dobra, my wyglądamy dobrze. A April musimy tutaj wyleczyć. Dla ciebie papu, bo byłaś głodna. I czekamy na baby. Zbliża się obcy statek, ma zamontowaną świetlną dekorację. O, znowu dance. Ostatnio nie zadziałała zwinność, ale mam nadzieję, że teraz zadziała. Didi ma mega dużą zwinność, więc może zatańczymy im tutaj mega dobrze pod rytm i nie zabiorą nam zupy. No właśnie, chemikaliów dostaliśmy, super. Nie mógł się mierzyć z waszą rewelacyjną pracą nóg i synchronicznymi pstryknięciami. Warbop uznał wasze umiejętności, udzielił nam błogosławieństwa do odlotu. No i dostaliśmy środki chemiczne, świetnie. Dobra, robi się kolejna apteczka. Ty nadal głodny, a mam cię w dupie. Ciekawe odkrycie, kapitanie. Okazuje się, że za jednym ze ściennych paneli jest pusta przestrzeń. Ule, mamy zwinność kocią. Można tą zwinnością kocią coś tu ogarnąć? Zawsze siłą tylko tu brałem. Mógłby baby wrócić tak, by the way. Nadal go nie ma. Niestety nic pani nie znalazła, prawdę mówiąc nie była pani zbyt zawiedziona. Przypomnę, że zdarzyła już pani przyprzeć się do rozczarowań. Czy udało nam się tam wbić, ale niestety nic tam nie było. Awaria może być całkiem spora. Konsola popiskuje w sposób, który podręcznik użytkownika stanowczo nie przewidział. Dźwięk staje się coraz donośniejszy, kapitanie, to bomba. Ale co ja mam zrobić, no? No nie umiesz, że to już jest koniec, bo ja się załamię. Uff, żyjemy. Tajemnicze gwizdy. Ignorowanie bomb, które mogą eksplodować i zniszczyć cały statek oraz wszystkich, którzy się na nim znajdują, to oczywiście prawo i przywilej każdego kapitana. Zdecydowała się pani z tego przywileju skorzystać. Na szczęście nie była to klasyczna bomba. Zamiast wielkiego BUM nastąpiło tylko złowieszcze syczenie ulatniającego się gazu. Ze statkiem wszystko w porządku, ale sądząc po pani kaszlu, ten gaz był toksyczny dla ludzi. Dobra, wrócił baby. Jak mówi miasteczko Pocisk, założyła grupa Fobian, wędrowców z różnych powodów zmuszonych do opuszczenia swych silosów. Niektórzy okazali się gościnni, choć trochę lękliwi, inni raczej nie. Baby ma na koncie kilka spotkań z rabusiami i rzekomymi przedstawicielami prawa, które przetrwał tylko dzięki swojemu wiernemu miotaczowi. 4 zupy, 29 chemikaliów, super. Apteczka jest. My zachorowaliśmy. Trzeba April naprawić, bo ty chora, wydaje mi się, że długo wytrzymasz, a ja go to w ogóle w dupie mam. Żeby ulepszyć moduł warsztatowy, no nadal muszę tutaj czekać. Nic tu nie zrobię. Potrzebujemy... prądu, więc rozmontujmy kolejną zupę, bo ich mamy naprawdę dużo. Dajmy jedną zupę tobie. Ty też jesteś głodna, ty też jesteś głodna, jutro wam damy zupy. A my robimy jutro, bo dzisiaj nie mogę tego zrobić, jutro apteczkę. Dzisiaj apteczkę dajemy April, bo ona powinna przeżyć to... powinna przeżyć jakąś choróbkę, nie? 3 dni jeszcze. Wydaje mi się, że powinno być spoko. Tajemniczy sygnał wykryty w pobliżu okazał się nadawany przez obcych. Paplanina brzmiąca jak rozmowy przez walkie-talkie dociera ze zrujnowanego tunelu obcych biednącego w głęboką ciemność. Jaki sprzęt przyda się pani w badaniu tego tunelu? Ja bym wziął miotacz, bo coś nie ufam tym ludziom z tej planety. Jakoś tak śmierdząco wyglądają. Dobra, leczymy April, papu dzisiaj, Emmet, a baby nie jest jeszcze głodny, więc jutro co najwyżej się zastanowimy, czy go nawet dziś nie wysłać, jeżeli on nadal już nie będzie zmęczony. O nie! Z kłębów wymurzyła się pani, potykając się zakrwawiona i poobijana.
Zadano pani zniszczony peron kolejowy i spotkała grupia Fobian, którym nie spodobało się trzymano przez panią miotacz. Otworzyli ogień i zawalili tunel. Niewiele brakowało. Ale Sif! Dobra, wygłodzona, dajmy ci papu. Chory, głodny nadal, głodna też, masz papu. Stwórzmy apteczkę dla Didi. Może ja wyślę Emeta gdzieś? On nie przeżyje raczej. Znaczy wiecie, to nie jest tak, że... Nie jest tak, że ja go jakoś nie lubię. Jak nie wróci, no to... Stało się! Po co płakać nad rozlanym mlekiem, nie? Kapitanie, wykrywał niepokojący wzrost psychicznego napięcia. A użyjmy pacynki, nie ma problemu. Żeby się lepiej poczuć i lecimy kolejny dzionek. Jak Emmet wróci, to jest jego chrzest po prostu. Jeżeli on wróci, wszystko cofam. On jest pełnoprawnym członkiem tej drużyny. Super impreza, ale niestety zrobiliśmy, rozwaliliśmy skarpetę. Dobra. Wszystko jest na razie ok. My się czujemy paskudnie, za dwa dni będzie apteczka na to choróbsko. Ty głodny, ty głodna, jutro dostajecie papu. Karawana zbędnych postaci ze zwieszonymi głowami i ponurych wodzów wlecza się obok promu. Otworzyła pani właz promu, żeby popatrzeć jak przechodzą, gdy nagle jeden z nich pojawił się tuż obok pani. To niski, wychudzony Fobianin w srebrzystej, ozdobnej szacie. Wewnątrz jego gogli widać rozbryzgi krwi. Chce pani zignorować jego obecność, zaproponować środki medyczne czy oferować nową maskę. Zauważa pani kaburę na jego biodrze, a w niej groźnie wyglądającą broń. No co ja mam zrobić, no? Nic nie zrobię. Jutro papu dostajecie. No nie mam jak, no w ogóle dostałem najgorsze itemy. Dwóch itemów co nie mam, to na tą planetę są wymagane. Masakra. Osobnik sunącej wolno karawany spojrzał ze smutkiem i wcisnął pani w dłoń nieduży nośnik danych. Potem odwrócił się i powlókł za resztą. Udało mi się zbadać zawartość nośnika. Najwyraźniej ci obcy zdawali sobie sprawę, że nadchodzi wojna, która zniszczy ich świat. Nie zdążyli przed jej wybuchem ukończyć silosów. Przez dziesięciolecia, jakie upłynęło tamtego dnia, nie zdejmowali swoich skafandrów i mutowali, adaptując się do tego świata. Nie wiem, kapitanie, czy powinni wzbudzać litość, czy przerażenie. No dobra. Musimy naprawdę apteczkę dostać jutro, bo będzie bieda. Ty głodny, ty głodna. No i lecimy. Wygląda na to, że mamy przeciek, było spięcie w systemie zraszacza, teraz wszystko robi się wilgotne. O nie, zapasy przemokną. Intelekt użyj. Nie, jak stracę jeszcze teraz prąd i nie będę w stanie zrobić tych skafandrów i innych główien, to się zdenerwuję. Sukces! O Jezu, dobrze, jest ok, jest ok. Mamy apteczkę, więc żyjemy. No, mogło być gorzej. Ulepszmy ten moduł warsztatowy czym prędzej. Dwa dni to się będzie robiło, ale będę mógł zrobić chociaż skafander albo tę maskę przeciwgazową, bo na tą planetę to jest masakra. Zamaskowana istota z Silosu zbliża się świeża, za kilka dni przeprowadzą atak na złych Fobian z VAC Train Central. Kluczowym elementem ich planu jest świder, który przebije tunel między stacjami i pozwoli schwytać wrogów w pułapkę. 476 Erzy od lat cierpią na niedostatek energii, a świder dla optymalnego działania wymaga 100 MW mocy. W życiu skąd ja mam wziąć 100 MW? Gdzie mnie nie ma przecież tutaj nawet na tej planecie do zbadania nic. Do zgarnięcia prądu. No chyba was suty swędzą. Dobra, lecimy kolejny dzień. Po apteczce mam nadzieję, że Didi będzie wyglądała troszkę lepiej. Jutro dostanie papu. No, wygląda jak nowonarodzona. Ewa za chwilę przeprosiła, katar ze dwu. No i jestem, sorki za krótkie cięcie. Jeszcze widzę, że w międzyczasie dostałem maila od twórcy Brotato, że 23 wychodzi pełna wersja gry i czy nie chce kluczy na giveaway dla was. Może zrobimy jakiś giveaway, zobaczymy. Dobra. Kiedy mały Fabian prosił o energię konieczną do przeprowadzenia świdrowego ataku na VAC Train Central, musiała pani odmówić. Gdyby zdarzyła się jeszcze jedna taka okazja, lepiej z niej skorzystać. Sieć kolei próżniowych może nas połączyć z nieskończonym bogactwem i zasobami. No dobra. Dzisiaj ty papu. Głodny, to jutro też ty papu. I czekamy, aż wróci oczywiście w 100% zdrowy Emmet. Czuje pani to, kapitanie? Jakieś opary wydostają się gdzieś na pokładzie. Chwileczkę, sprawdzę. Tak jest, kapitanie. Promieniujący łatwopalny gaz sączy się przez niego wielki otwór w podłodze.
Nie no, nie będę go podpalał, zakopmy go może. Bo przecież to podpalę, to umrę, dajcie spokój, lecimy, kolejny zionek. Jak tam Emmet? U ciebie? Nie wrób. No cóż, no nie przeszedł chrztu, no. Stało się. Robiłem wszystko, co w mojej mocy, żeby przeżył ogólnie. Sejsmiczny spryt, kapitanie. Chwyciła pani łopatę, nabrała z podwazu garść drobnych kamyków i ubiła je mocno w otworze przecieku. Pióro puszpary na zewnątrz wskazuje, że radioaktywny gaz pod ciśnieniem znalazł inne ujście. Masz za swoje nędzna radiacją. No dobra, nie wrócił do nas niestety Emmet. Mamy warsztat drugiego poziomu, więc możemy stworzyć w końcu kamizelkę ochronną. No i maskę, ale w ogóle ja tutaj za dużo nie mam do zwiedzania, bo tak, na polanę z kamizelką będę musiał iść, ale co ja tam znajdę, nie wiem, zobaczymy. Mamy chyba awaria systemu, jestem po pół, proszę naprawić, wymagana szybka reakcja, awaria systemu. Proszę kapitanie, niech pani coś zrobi, nie jestem pewna, jak długo jeszcze zachowam sprawność, konieczny pośpiech. Intelekt ponadprzeciętny, no zobaczmy, czy to zadziała. Baby dzisiaj papu, bo on jutro na ekspedycję idzie, a wy bardzo dobrze się czujecie, lecimy. Dzień 24. Usterka jest naprawiona, wolałabym jednak, żeby zbrała się pani do tego rozsądnie. Naciskanie wszystkich guzików bez ładu i składów naprawdę nie jest najlepsza metoda. Serio, wszyscy są ranni? No nie, to mnie denerwuje trochę w tej grze. Czemu do jasnej... Anielki. Wszyscy tu... Ile? To jeszcze 3 dni robi, no to ja teraz 12 dni, żeby ich wszystkich wyleć. No to jest głupie. To mnie denerwuje, mega. Czy ja mam takiego pecha, czy to jest normalne w tej grze? Dobra, lecisz na polanę, baby. Z kamizelką. Mam nadzieję, że wrócisz z czymś dobrym. A my robimy kolejną apteczkę, bo to jest śmiech na sali. Odkryliśmy coś ciekawego, kapitanie. Jest tam taki samotny posąg. Istota z mackami, mniej więcej człekokształtna, z rękami wyciągniętymi jakby w ceremonii udzielenia błogosławieństwa. Inskrypcja jest prawie nieczytelna, ale stwierdza coś na temat zaszczytu i służbie dla wyższej sprawy. To jak posąg układa odwrócone w dół dłonie, coś mi przypomina. A no tak, to jasne, to przecież prawie dokładnie kształt pani głowy. To zbieg okoliczności, trochę zgaduję, ale może byśmy coś zyskali, gdyby wsunęła pani głowę w dłonie posągu. Okej. Zobaczmy, co się stanie. Głodna? Jutro Agnieszka papu, baby leci na wyprawę z kamizelką. Czekamy. No dobra, kapitanie, tym razem to ja zawaliłam. Do zapamiętania. Złowieszcze fragmenty inskrypcji na koszmarnych posągach równają się wielkiemu Z, jak zło. Kiedy wsunęła pani głowę w gniazdo, przez pewien czas nic nie działało. Lekko zirytowana zaczęła już pani odchodzić. I wtedy straciła pani przytomność. Nie mam pewności, co właściwie zrobił ten posąg, ale stróżka śliny cieknąca pani z kącika ust... raczej nie jest dobrym znakiem. Później przeprowadzimy kilka testów matematycznych, by sprawdzić, jak bardzo jest pani dotknięta. Dla kogo jest ta gra? Dla dzieci? A tymczasem byłoby miło, gdyby zechciała się pani powstrzymać od wciskania własnej pięści do ust. Okej. Okay. April jest wciąż przyjaciółką? Partnerką! A czemu nie robiła się apteczka? Przepraszam bardzo. No nie mów mi, że ja tracę jeszcze czas teraz. Dobra, dziewczyny, jedzcie, bo ja nie wiem nawet, jak wam było z tym głodem. Jaką mamy misję? Pojawia mi się zakłócenie, jakby muzyczny motyw odtwarzany w pętli. No to April niech tutaj ogarnie. Niech nie zwraca na to uwagi. Zmęczy się chyba tym, ale wydaje mi się, że nic się złego nie stanie. Zawsze się tym męczyli jedynie. Kilka później zanuciła melodyjka, która wydawała się logiczną kontynuacją sekwencji. Artefakt, którym poprzednio znaleźliśmy, nagle zamigotał. Co? Trwało to chwilę, ale poza tym, że irytujący dźwięk ucichł, nic więcej się nie zdarzyło. To jakaś inna muzyczka w ogóle. Nie chcę zadać pani obrzydzenia, kapitanie, ale ogromny zmutowany chrząszcz wytycza ku nam swą raczej fekalną ścieżkę. Wydaje się, że to ogromny żuk gnojowy. Sądząc pani minie, smród jest nie do wytrzymania. Jeśli utrzyma kierunek, może zderzyć się z promem. Jest za wielki, by go atakować. Może uda się go przestraszyć tak, by skręcił. Nie straszymy go, to jest dobry żuczek gnojak. Gówno, jeszcze nikogo. Jeszcze nikt się z głodu nie zesrał, jak to mój ojciec gada. Nic się nie stanie złego. Krzyżując palce, na szczęście odsunęła się pani z drogi, gdy gigantyczny żuk sunął niepowstrzymanie w stronę promu.
Zatrzymał się kilka metrów od niego, a czułki wibrowały mu w powietrzu. Potem ruszył znowu w inną stronę, zostawiając za sobą ścieżkę nawozu. Kiedy chwacki chrząszcz odszedł, zaczęła pani nogami zasypywać nawozowy szlak ziemią, by stłumić trochę fetor. No dobra. Jest pani w złym stanie. Ranna słaba. Ale co ja tu mam zrobić, no jak tej apteczki nie ma? Na naszym oknie pojawiła się ulotka. Wypróbuj Ebozon. Uniwersalne zakupy w ciszy i spokoju własnej planety. Darmowy prezent przy pierwszej rejestracji. No to świetnie. Sieć Ebozona pozwala zamówić praktycznie wszystko oprócz żywności i wody. A towar dociera na miejsce przez portal w czasie jednego, góra dwóch galaktycznych dni. Ale jest pewien haczyk. Proces zakładania konta przypomina skoki przez obręcze. Właściwie dosłownie procedura weryfikacji wymaga przeskoków przez ciąg portali temporalnych. Drobnym drukiem opisali, że nie ma zagrożenia śmiercią ani kalectwem, ale obłęd nie jest wykluczony. No użyj zwinności, no ty jesteś zwinna kocica, nie? No to mam nadzieję, że ci wyjdzie. W ogóle mało zupy się nagle robi, miałem z 19 zupy, a tak nie za dobrze to wygląda. Pognała pani w stronę portalu rejestracyjnego Ebozona, ale pani chybiła i wbiegła prosto w ścianę. Portal zamigotał, zamknął się i obcy głos oświadczył. Nieudana próba weryfikacji, twoje konto zostało zablokowane na jeden galaktyczny dzień albo 1000 lat ziemskich. Pani drobna kolizja ze ścianą przewróciła trochę zupy. Jedna puszka została uszkodzona, co? Nie tylko zmarnowała się dobra żywność, ale i tak nie byłaby pani w stanie zamówić czegokolwiek z tego drugiego serwisu, ale gówno. Dobra, weź tą apteczkę, bo naprawdę źle ty się czujesz. Zróbmy tak to kolejną zupę chyba, czy może tą maskę, nie wiem już co ja mam robić tu. Zupę, bo zaraz baby wróci, nawet nie wiem czy z zupą. Kapitanie, czy mogę spytać, po co ta pani przegląda te pliki? Prawdę mówiąc, zawartość tej partycji nie była przeznaczona dla pani wiadomości. Protoks to zabawny plik, tylko proszę nie. Co pani narobiła? Nie powinna pani uruchamiać tego programu. Protokół X zainicjowany. Konsekwencje zainicjowania protokołu X będą dramatyczne. Musi pani coś z tym zrobić, nim będzie za późno. No to widzę, że atrybut mamy niesamowicie duży. Może znikomą siłę użyjmy. Zobaczmy, jak to zadziała. Nie mam zielonego pojęcia, ale nie wygląda to dobrze. Kolejny dzień! Dzień 29, żyjemy? Żyjemy! Ale April nie wygląda za dobrze. Do tuneli wentylacyjnych uwolniony został zmutowany wirus grypy. Ja mam gorączkę, ale tak naprawdę nie. Dobra, baby wrócił. 36 minerałów, 3 zupy. Jakże niesamowita, jednak owocna wyprawa. No i nic się nie stało tak naprawdę. Tutaj ktoś nas goni? Nie. Dobra, baby zmęczony, ranny, ty to na pewno potrzebujesz apteczki kolejnej. No ona się robi za długo, apteczka powinna się robić 2 dni. No przecież te eventy, co wszystkich moich tutaj astronautów rozwalają, to jest idiotyzm. Ej, przecież pełno, chyba nigdy nie widziałam, żeby się obijała aż do dziś. Na pytanie, co się dzieje, odpowiedziała nerwowo: mój ulubiony śrubokręt zniknął, pani kapitan. Nie mam pojęcia, gdzie go podziałam, przepadł na dobre. O April można powiedzieć wiele, ale na pewno nie pasuje do niej bezradność. To narzędzie jest dla niej bardzo ważne. Ponadto nie ma zgody na walające się luzem śrubokręty na statku. Gdzie on mógł się podziać? Użyjmy taśmy klejącej? Coś złapmy z jakiejś szpary? Nie wiem. Mamy nowe rzeczy? Ty, ja nadal... Ja muszę iść do tej radiozony. Czyli muszę mieć, tak, maskę, muszę mieć pistolet i muszę mieć kamizelkę. No maskę zanim zrobię, to trochę minie, a on jest cały czas ranny. Weź sobie z papu. Ty nic. Ty jutro, papu. Dobra, lecimy, kolejny dzionek. No nie wyślę baby'ego tam bez tych wszystkich trzech rzeczy, bo on umrze. Pamiętasz, gdzie go ostatnio widziałaś? Zapytała pani April o śrubokręt. Pokręciła głową przecząco. Może pamiętasz, na czym ostatnio z nim pracowałaś? Może taśma klejąca? I oczy zaiskrzyły się z radości. Tak, to on! Dziękuję, dziękuję! Zawołała z radością i czym prędzej wyciągnęła swoje narzędzie z mojej wnęki. Dostałam go w prezencie od mojego papy na 16 urodziny, wyjaśniła, ważąc bezcenny śrubokręt w dłoniach tak troskliwie, jakby był on z porcelany. No dobra. Jej stan się nie polepszył, nie dziwię się. Baby nie jest zmęczony, ale nadal jest ranny. Jak on żyje, to ja nie wiem. Ja bym mógł go wysłać w ogóle gdzieś, ja bym zrobił jeszcze tą maskę, ale no póki tej maski nie mam, to na razie nic. Potężny skok energii pod powierzchnią, fale sejsmiczne, zbliża się trzęsienie ziemi. Widzę bezpieczniejszy skrawek skalistego gruntu. Postarajmy się na niego przelecieć. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ty dzisiaj, papu. No i czekamy. Apteczkę zrobić, uleczyć April. Maskę, wysłać baby z maską. I tyle chyba. Jest masakra. Naprawdę jest masakra. Jest takie pasmo nieszczęśliwych po prostu zdarzeń na to, że masakra. Masakra. Dobra, udało się, widzę.
Okej, okay, czekamy jeszcze jeden dzień. Jakiś błądzący sygnał przelatuje w pobliżu, kapitanie. Spróbuję go przeanalizować. Sygnał zawiera wirusa i chyba zainfekował nasz moduł warsztatowy. Reprogramuje firmware modułu i go aktywuje. Nie mam pojęcia, skąd bierze energię, ani jaki jest cel dziwnych ruchów modułu. Czy chce pani zaryzykować i wsunąć coś do podajnika, czy może odciągnąć z niego energię? Wsuńmy tam artefakt? Ale to się nadal robi. Tak. Artefakt tam wsuńmy. Może się ulepszy, nie wiem. Głodna. A tobie dam od razu, papu, żebyś może się wyleczyła, jak jesteś najedzona. Nie wiem, czy tak działa, wątpię, ale... Warto spróbować. Aha. Zdekonstruowaliśmy artefakt, ale gówno. W jego miejscu pojawiła się ciepła, pachnąca umami masa. Ktoś z załogi mężnie skosztował z samego rogu, potem skinął zachęcająco i już po chwili pożarliście wszystko. Kto by przypuszczał, że zrekonstruowany artefakt będzie równie pyszny i pożywny. Infekcja wirusowa wykasowała się sama i moduł warsztatowy wrócił do wcześniejszego stanu. Szkoda, kapitanie. Czyli się najedliśmy. Tyle dobrego. Dobra, ranna chora. Słaba, masz apteczkę. My robimy maskę przeciwgazową, a jutro znowu kolejną apteczkę, na którą nie mam chemikaliów, pozdro. Albo Emmet chyba zgarnął chemikalia. Masakra. Kapitanie, zbyt długo zaniedbywała pani higienę jamy ustnej, więc teraz musi pani wyrwać ten brzydki ząb, zanim będzie gorzej. Proszę się nie martwić, będzie bolało tylko trochę, a potem dostanie pani może nalepkę dzielny pacjent. Automatycznie wydano niezbędne środki, to znaczy odpowiednio długi kawałek mocnej nitki oraz butelkę środka znieczulającego. Na etykiecie jest logo Astro Obywatele i napisane, żeby się znieczulić. Czy będzie potrzebny asystent podczas operacji? Nie, czyli że Didi jak wezmę, to że nie, tak? Ja bym wziął... Nie wiem... Baby jako asystenta, może go wyleczy to piciu? Byłoby spoko. Ja żyję? Czekaj. Pani zachowała się jak bohater, ale przerażony i zdegustowany baby doznał szoku i postanowił wypić całą butelkę środka znieczulającego. Po wypiciu podejrzanego płynu baby padł jak ścięty i zbudził się o wiele później, czując się osłabiony i otępiały, jakby to... Czy sprawdziła pani datę przenosi na tej butelce? My mamy, że się czujemy lepiej. A gdzie jestem ja? Cieszę się, że w końcu udało mi się panią przekonać, by wyjść na krótki spacer wokół promu i rozpracować kości na zewnątrz. O Jezu, już się bałem. Kiedy wyszła pani na zewnątrz, zauważyła pani pędzącą z pani strony małą asteroidę. Staramy się jej uniknąć, mamy kocią zwinność. Robimy kolejną apteczkę, jak rozmontujemy teraz coś. No zupy to nie mogę rozmontować. Rozmontujmy może, nie wiem, poradnik. Albo nie, łopatę. Rozmontujmy łopatę. A ja wysyłam baby na radiozonę. On może tylko dwie rzeczy wziąć, ja muszę go uleczyć. Nie, on tu też nie pójdzie, no. Dobra, wyślę go bez maski. Może co najwyżej wróci chory. Więc wyślę go z kamizelką i z pistoletem. No co za gówno! Nie, to jest idiotyczne. Musisz gdzieś iść. Tu mamy szansę na rzeczy, których nie mam. Więc leć tutaj, baby. Ale tu musisz mieć pistolet. No nie, no jakie to jest niefart. Idź na tą polanę. Z kamizelką po prostu i może tam coś zgarniesz. My unikamy asteroidy za pomocą naszej zwinności kociej. Nie czekamy, jak wróci baby, to może będzie na niego czekała już apteczka, mam taką nadzieję. Dobra, rozmontowaliśmy sobie łopatę, zróbmy apteczkę w takim wypadku, oby baby wrócił. Właśnie wykryłam coś niedaleko nas, wydaje się, że to karaluch, ale wielkości autobusu. Poprawka, martwy karaluch, siedzi na nim jakiś osobnik wyraźnie zdyszany z włócznią w ręku. Zobaczył nas, zbliża się. Zamaskowany obcy znacząco gładzi się po brzuchu i macha w naszą stronę. Myślę, że chce jeść, dajmy mu zupę, wiem, że mamy jej mało, ale dajmy mu zupę. No, lecimy. Kolejny dzień. O, źle jest ogólnie. Ten dziwaczny mały zabójca karaluchów był wdzięczny za zupę, jaką od pani dostał. Potem rzucił w pani stronę zapasową włócznią lekko. A następnie przez kilka godzin uczył panią techniki zabijania karaluchów.
Czuję się pani zwinniejsza niż dotąd. I tak miałem maksymalną zwinność, a to głupie. Jestem kulerskim łowcą karaluchów. To znaczy jestem kulminacją wszystkich gości, którzy polują na karaluchy. Czy macie coś do jedzenia? Szczery chłop najwyraźniej. Podjęła pani właśnie decyzję, kapitanie. Dobra. Wszystko. Głodna? Jeszcze nie. Źle jest z tą głodą, z tym głodem. Zbliża się burza, ale nie taka zwyczajna. Wydaje się, że to huragan żelaznych opiłków. Setki drobnych kawałków metalu, w większości metalowy pył, choć niektóre odłamki są wielkości gwoździ, pędzą w naszą stronę. Opiłki zaczynają już niszczyć mocowania iluminatorów. Spróbuje pani uszczelnić okna taśmą, zmierzy się z burzą, czy sprawdzi, czy kontener zawiera coś użytecznego. Uszczelnijmy okna taśmą, już nie ryzykujmy. No, bo coś czuję, że to nie wyjdzie dobrze. Jutro Didi dostaje papu, a nie wiem, czy Agnieszki nie będę tutaj głodził, bo jest źle. Przepraszam. Wśród szalejącej metalicznej burzy postanowiła pani wznosić taśmą uszczelki, iluminatorów i śluzy. Bębniące o powłokę żelazne opiłki zaczynały już wciskać się w mocowania i pęknięcia powierzchni. Te niesione huraganem metalowe strzępki nie tylko przeklejały się do taśmy, ale tak jakby zespalały się z nią. Powierzchnia stała się szorstka, warstwa kleju bardziej lepka od ciepłego, niebieskiego, metalowego płynu. Ciekawe, jakież to niezwykłe zjawisko atmosferyczne wywołało taką burzę. Dobra, ty dostajesz papu. April by coś chciała zjeść, a my co tu mamy? April potajemnie skrobie coś w swoim notatniku. Miała ją o to pani zapytać, ale dziewczyna ubiegła panią. Didi zaczęła poważnym tonem. Chciałabym cię narysować. Czy będziesz moją modelką? No tak, pozwólmy to ja arcydzieła. Czemu nie? No, jak je to poprawi humor? Żeby tutaj na mnie zwariowali przynajmniej. Tak, narysuj mi jak jedną ze swoich francuskich dziewcząt, zawołała pani do Apli z entuzjazmem. Wystawiała rękę z wyciągniętym kciukiem, zaczęła na oko mierzyć pani proporcje. Tylko się nie śmiej, poprosiła. Nie miałam wielu okazji do rysowania. Moja rodzina uważała to za hobby bez przyszłości, na którym nic a nic nie zarobię. Wydawało się, że wszystko idzie świetnie, poza tym dokuczliwym skurczem w ręce od długiego pozowania, gdy niespodziewanie April przerwała szkicowanie. Czegoś tu brakuje, kompozycja się nie klei. Musisz mieć coś w rękach, chyba mam coś, co będzie pasowało. Właśnie na taką okazję to trzymałam. I dodatkowo mamy zupę, super. Bardzo dobrze, April. Co tu robimy? Rozmontujemy może coś, czy... No nie, apteczka jest gotowa. Zupa kolejna? No też nie zrobimy. Artefakt zrobić po prostu? Chyba tak. Naprawić, nie, miotacz by wypadało naprawić i ulepszyć. A jak ja mam ulepszyć moduł ekspedycyjny? A jak oni wrócą chyba? Zgadza się, że no to będę potrzebował prądu, może rozmontujmy jednak. Taką zapalniczkę, będzie trochę prądu i będzie trochę chemikaliów na naprawienie miotacza. No, niech tak będzie. Rozmontujmy zapalniczkę. Nie trudno jest zapatrzyć się w egzotyczne, obce widoczki za promem, za oknem promu, ale zwróciła pani uwagę, że pewna osoba robi to dużo częściej. Apli po prostu nie może się opanować, patrzy w gwiazdę jak zaczarowana. Oczywiście, że do niej dołączy, no ta miłość tutaj nie zna granic między nami, dzisiaj widzę. Dobra, jutro Apli dostajesz papu, bo już pewnie będziesz głodowała. Tak jest, głoduje. Baby widzę, że też. Ole, mało zupy jest. Zagadnęła pani April o jej sesję podziwiania gwiazd, wyraźnie zaskoczyło ją to pytanie, a na jej twarzy wykwitł rumieniec. Zawsze lubiłam patrzeć gwiazdy, nawet gdy mój papa marudził, że to strata czasu, a moi bracia wyśmiewali się ze mnie. Wyjaśniła w końcu, ważąc słowa, jakby oczekiwała salby śmiechu z pani strony, zaprosiła panią do wspólnego oglądania gwiazd. Przez dłuższy czas próbowaliście odgadnąć, gdzie są znane wam konstelacje i nazwać te, które nigdy wcześniej nie zaobserwowało ludzkie oko. Było miło. Baby wrócił, rozwalił kamizelkę, zaledwie zdobył 11 kamieni i jedną zupę. No jest ogólnie źle, jest ogólnie bardzo źle, tyle bym powiedział. Moduł ekspedycyjny 25 prądu. O! Dwa dni to niestety będę ulepszał. Ale ulepszmy. Może Baby pójdzie tam jeszcze, zobaczymy. Ło! Nie wiem, czy mnie widzicie, czy to się nagrywa jeszcze. Co tu się stało? No właśnie mi nagrywa się dalej. Wyłączyło na chwilę światło monitory. What the fuck? Ale grzmi, bez kitu orangę ostrzeżenie miało dobre. Działa to działa.
Ale już miałem wybuchnąć, powiem wam. What the fuck? Oby to się nagrywało dalej. Napisane jest, że się nagrywa. No, nie wiem, zobaczymy. Kapitanie, odbieramy obcy. Sygnał brzmi to jak niechlujna i bałaganiarska wersja alfabetu Morsa. Sygnał zanika. Czy chce pani szybko odpowiedzieć przez komunikator, czy zejść do poradnika i spróbować najpierw rozszyfrować? Szybko gadajmy. Dostajesz apteczkę papu, dostajesz papu. Tak jest, a my robimy moduł ekspedycyjny, żeby poszedł baby. Jeszcze potem trzeba będzie miotacz naprawić, ale to już inna kwestia. Dobra, lecimy. Mam mega mało zupy, mam mega, mega mało zupy. Kiedy przez komunikator odpowiedziała pani na ten morsowaty sygnał, reakcją był głośny, brzeczący odgłos. Po kilku minutach na horyzoncie pojawił się droń, podleciał bliżej i okazało się, że pod nim kołysze się przyczepione jakby wiadro. Dron przeleciał nad nami i rzucił nieduże pojemniki zawierające jak taką zimną zupę. Co jest znowu, no? Nie wiem, komputer działa, nie wiem czy mnie widać czy nie. Mam czarne ekrany. O, jest. No co się dzieje? No ole, zaraz eksploduje tu. Enkodowanie przeciążone miałem przez chwilę, ja nie wiem czy to się nagra w ogóle. Będę gadał jak debil do siebie. Nie, tu się nie nagra, będzie mi przykro. No! Ale teraz nie wygasiło tego! Co się dzieje?! Ale syf! Jak ja streama zrobię za półtorej godziny? Dron przejdzie na nami, rzucił jakąś zimną zupę. Na razie transmisja była zakodowana alfabetem barszczu. Reakcja była bardzo szybka, razem z załogą rzuciła się pani do pałaszowania przesyłki. No ale on dopiero z ich karmiłem, więc bez sensu. No dobra, wszyscy są najedzeni i dobrze się czują, co jest szokiem. Jeszcze będę musiał naprawić kamizelkę i o dupie. Piszczenie i plumkanie komputera nawigacyjnego doprowadza niektórych do rwania głosów z głowy, jednak jest ktoś, komu cyfrowa muzyka dodaje skrzydeł. April idealnie wystukuje stopą rytm, niech się pani przyzna, pani też się to podoba. Moja medyczna baza danych potwierdza, że taniec to uniwersalnie akceptowana forma ćwiczeń, która zapobiega zanikowi mięśni w czasie długich podróży. Tańcujcie, zwinność kocia, oczywiście, że tak. A my dalej robimy tym warsztatem rzecz. Jedną zupę mam, jedną zupę! Nawet nie wiem, czy mam chemię na naprawienie tego wszystkiego. Czas na swing! Wczuwamy się w klimat. Obawiam się, iż prom nie wytrzyma pani żywiołowych ruchów tanecznych, ale przetrwaliśmy jakimś cudem. Zawsze uwielbiałam tańczyć, ale rzadko mogłam. Papa był przeciw. Co ty masz z tym papą? Jakiś kurde... Papa Jones cię chyba wychowywał. Wyrzuciła z siebie, kiedy w końcu udało jej się złapać oddech. Ewidentnie kręci się pani w głowie, mięśnie boją jak diabli. Ale do jutra powinno przejść, może nawet będzie się pani czuła dużo lepiej. Okej, okay. Moduł ekspedycyjny ulepszony. A my mamy nowe w ogóle miejscówki, już nie mamy tej radiozony tylko. Tutaj potrzebuję posążka i... tego. Mauzoleum? Jezu, co są te rzeczy straszne? Wielki bunkier. O, tu jest prąd. Ja tu bym potrzebował zapalniczki, której chyba nie mam, no, ale jazda. Dobra, fabryka. Mam świnie, nie mam świni. I maskę mam. To zróbmy świnie i wyślijmy tam baby'ego, bo będzie przypał. No nie, no nie, mamy 100 megawatów mocy, no, na pomoc wam, frajerzy. Spełniona w ogóle jest, ty. Co ty gadasz, że 7 razy niby zrobiłem już ten atrybutem dobrą decyzję. I dobra, lecimy dalej. Robimy świnie. Strzał w bingo, osiągnij osobisty cel wszystkich kapitanów. Przecież nie zrobiłem tego. Musiała pani odmówić znowu, jeśli system kolei próżniowej jest tak wydajny z reguły, jak sugerują, może zapewnić środki do przetrwania wielu lat, a nawet dziesięcioleci. Ale no nie mam jak tego prądu zgarnąć, no. Coś wygrzebuje się z ziemi pod nami. Ten nagnieżony ogromny czerw piaskowy z piaszczystego gruntu sterczy obiekt podobny do peryskopu. Wydaje się, że w różne strony wypuszcza odnogi. Spróbowanie wyrwać tę dziwaczną bulwę, tak. A my wysyłamy baby'ego do fabryki zbrojeniowej z artefaktem i maską. Maska i artefakt. I lecisz. Ty się głodna powoli robisz. Zróbmy jeszcze jedną zupę. Tych chemikaliów za dużo nie ma, ale muszę zrobić zupę. Mam jedną zupę, a dwie dziewczyny do wykarmienia. Lecimy, kolejny dzionek. Tam jest chemikalia do zgarnięcia. Mam nadzieję, że on wróci rzeczywiście z dużą ilością chemikaliów i zupy, no bo przypał będzie.
Chwyciła pani peryskopoidalny obieg, który wysunął się z ziemi obok promu szarpna mocno. Obieg nie ustąpił, więc pociągnęła pani jeszcze raz i słyszała z podziemi pisk obcej paniki. Napinając mięśnie, rwała pani kolejne pierścienie peryskopu, kiedy ostatni skrawek techniki upadł na szarą glebę. Ziemia zamknęła się wokół wąskiego otworu. I tyle? Okej. Niech będzie. Zróbmy może zapalniczkę, albo rozmontujmy może coś. Może ulepszyć coś i potem rozmontować. Ale to na to prąd bym potrzebował, no to jest dupa. Mogę robić jedną rzecz i ją rozmontowywać i za to dostawać rzeczywiście jakieś dodatkowe chemikalia i tak dalej. Komunikator do rozmontowania nie jest głupi, bo go mogę sobie potem zrobić zadychę bez problemu, więc może rozmontujmy komunikator. Będę miał dużo chemikaliów na papu, a potem go rzeczywiście ogarnę. Na nowo. Moje systemy obserwacji pogody wykrywają na horyzoncie burzę, przesuwa się szybko, więc pewnie już jutro nas minie, ale może być nieprzyjemna. No nie mamy mocy niestety, więc... Dupa, głodna. Ty zjedz sobie dzisiaj, jutro Agnieszka, a my jutro też robimy kolejną zupę chyba od razu, nie wiem, albo odnowię ten komunikator, ale na razie on w ogóle nie był potrzebny. Zróbmy co? Komunikator. Co się stało? Postanowiła pani przerwać burzę, rankiem zapanował spokój. Nic nie było tam ciekawego. No dobra. Ściany się zapadają. Czuję pani narastającą paranoję. Dręczą panią natrętne myśli o wyjściu na zewnątrz. Ktoś to musi powiedzieć. Ma pani kosmiczną klaustrofobię. Znajdź sobie zajęcia w postaci puszki zupy, bo jak ty mi oszalejesz teraz, to będzie bida, a my zróbmy kolejną puszkę zupy na jutro dla Agnieszki. Jak baby nie wróci z dużą ilością zupy, to jest dupa już. No dobra, my sobie zjedliśmy zupę. Zaraz, czyżby ktoś wytrzeszczał na panią gały? Chwyciła pani łyżkę, już miała ją pani wbić w najbliższe oko. Nie należące do pani oczywiście. Świeże, cieplutkie gałki oczne. Zaraz, co takiego? Zauważała pani wyraz czystej zgrozy na twarzy załoganta i niechęć zmieniła pani zdanie w kwestii zadania. I głupio wyszło. Dobra, masz zupę. A my róbmy co? Kolejną zupę by się przydało zrobić. Zróbmy zapalniczkę może, nie wiem. Zarobiliśmy chyba na jednego z mieszkańców planety, obcy niosący ciężką z wyglądu skrzynkę. Postawił swoją ochronną kamizelkę na stojaku obok wielu innych podobnych kombinezonów i skrzynek. Obcy zapewnie bierze prysznic, więc musi pani działać szybko. Czy ściągnie pani z wieszaka jedną ze schronnych kamizelek i ucieknie z nią, czy spróbuje dostać się do skutej ze skrzynek? Szybko. Kocica, uda się. Weź kamizelkę, bo i tak mamy rozwaloną, więc się przyda. To jest zaoszczędzenie chemikaliów tak naprawdę. Mieli mnóstwo zapasowych, pewnie nawet nie zauważam, że której brakuje. Z powrotem na promie zaczęła pani ją przymierzać. Nic z tego, próbowała pani w tej i w tamtą stronę, ale w żaden sposób nie zdołała wcisnąć się w tę kamizelkę. Czując nagłe wyrzuty sumienia, pobiegła pani z powrotem do bunkra i zostawiła ją pod wrotami z karteczką przepraszam. Okej. Baby wrócił do domu, nic mu się nie stało w ogóle. Fabryka była pełna pamiątek po koszmarnych eksperymentach. Przenikł ją nastrój grozy, podobno jakieś migotliwe widma próbowały się do niego zbliżyć, ale Baby trzymał je na dystans, gdy tylko miał w ręku artefakt. W komorze z ogromną helikoidalną konstrukcją niewiele brakowało, a Baby udusiłby się w gnistych kamienistych oparach, ale no miał maskę. Zgarnął to, co akurat robiłem. Jezu, ale ja mam farta, nie no, super. Chemikalia, zupa, zwrócone za robienie zapalniczki, materiały i tyle. Baby jest zmęczony. W ostatnim czasie przechwyciliśmy szereg komunikatów, które wspominają o roztrzaskanym obcym statku. Czy to my jesteśmy tymi obcymi, o których mowa? Być może. Dobra, zmęczony, nawet nie jesteś głodny. Głodna. Naprawmy miotacz i skafander i wyślemy za 2 dni Baby na radiozonę. Może tam coś ciekawego zgarnie. To wygląda jakoś tak niebezpiecznie, nie? Mauzoleum tu jest też. I tutaj wielki bunkier z tym prądem, ale no to olać to. Jakiś miły starszy pan z wyglądu podobny do Karola Darwina puka uprzejmie do naszego włazu. Ty, przecież mam rozwaloną tę kamizelkę. No nie? Moduł ekspedycyjny, poziom 2. Nawet jej nie widać. Dlaczego mogę użyć kamizelki? Korzystanie z techniki wstrzymuje ewolucję. Ten sam wobec swojego kosmicznego drapieżnika, ludzka istoto. Użyjmy kamizelki, ale ona chyba była rozwalona. No jak, nie rozumiem. Dziwne. Ty nie jesteś głodna, ty jesteś zmęczony. Dobra, lecimy, kolejny dzień.
Felix, zaradzisz, naprawdę 10 przedmiotów. Drugi raz dostaję dzisiaj ten achievement, nie wiem o co chodzi. Rozwalała się kamizelka, świetnie. Cieszę się bardzo. Kalon Darwin zalał się łzami. Tak się bałem, że będę musiał cię zabić, powiedział. A pani w pełni podzielała to uczucie. Ale tak świetnie się broniłaś, że godna jesteś przetrwania. Aha, i se poszedł, co za śmietnik. Dobra. Przedmiot naprawy 0. Aha, ja muszę stworzyć nową w ogóle. A to dobrze, bo stać mnie na to. I zrobimy zaraz kamizelkę. Jutro wysyłamy Baby'ego na ekspedycję. Jesteś jeszcze głodny. Jak przeżyjesz jeszcze jeden dzień z głodem, to byłoby super. No, bym cię wysłał głodnego na ekspedycję. Mamy kryzys, nie jest pani marynarzem na Broadwayu, choć przyznaję, że pięknie pani improwizuje. Wszyscy zostaliście otruci! Co? Toksyna do wnętrza promu się dostała. No to ja nic z tym nie zrobię. Nie mam apteczki, co ja mam z tym zrobić? Skarpetki też nie mam, jest bieda. Ale nic się nie stało, co jest? Postanowiliście zaczekać, aż działanie toksyny samo. Minie przez długie godziny, śpiewaliście chórem o żaglach nadziei na morzu postępu. I chyba dobrze się składa, że w kosmosie nikt nie słyszy waszego krzyku. Nic się nie stało, super. Super! Baby, nadal głodny, ale tylko głodny. Dawaj, lecisz na tą radiozonę, zobaczymy co tu ciekawego jest. Bierzesz ze sobą kamizelkę, miotacz i maskę. I obyś wrócił z dużą ilością rzeczy. A my papu. I robimy kolejne papu, bo tych chemikaliów trochę mamy. Jakiś otwór pojawił się na co obok promu, widziała słońce opary. Nie pamiętam tego eventu. Może to było dobre coś? Na poradniku, jak to zjemy? A wolę to zakleić może, nie ryzykować. Jak nie mam apteczki, to lepiej nie ryzykować, bo jak to rzeczywiście wyjdzie coś nie tak, to masakra będzie. To miło, że April zakleiła taśmą tę dziurę w ziemi. Pogratulowała jej pani, ale po chwili uświadomiła po niej, że to otwór gębowy. Pasza zamaskowanego stwora rozwarła się, a jego skręty i podrygi śmiertelnie was nastraszyły. Problem zażegnany. Teraz zajmijmy się waszym stanem psychicznym. Dobra, baby poszedł do radiozony. My zupę zrobiliśmy kolejną i zrobimy jeszcze jedną. A potem zrobię apteczkę chyba. To ja, Becky, moduł backupowy dla pokładowej SI. No więc jest tak, pewne transmisje stuknęły w wasz kadłub i załatwiły Astro. Pewnie zawierały wirusa albo jakieś śmieci. Chyba trudno było nie zauważyć, że podłoga kabiny od czasu do czasu lekko kopała prądem. Niech się przyjrze. Rzeczywiście, zgadza się, to przez wirusa, czyli teraz albo ktoś użyje tej waszej zwierzęcej siły, żeby otworzyć pokrywę modułu Astro i wyrwać zworkę rebootu w trybie zabezpieczonym, albo spróbuje zhakować software. I to mamy dużo, ale spróbuj siłą może. Tak mi się wydaje, że to chyba lepiej wyjdzie. Nie jesteście głodne, bardzo się cieszę. Kolejny dzień. Dzień 49. Jak to wyszło? Wyładowania elektryczne, zrobiły nam rany, super. Cieszę się, nie no, te eventy. Jest dzisiaj jakaś masakra to nagranie. Coś spadło z nieba, błysnęło i teraz odkrywa pani ze zdumieniem, że otacza nas trój czerwonych, sklatych cośów. A, no to artefakt i luz. Miałem już ten event. Kosmici czerwoni, co rozwalą artefakt, ale nas zostawią w spokoju. Tak jest. Dobra, robi się apteczka, my lecimy dalej. Prom w niebezpieczeństwie! Wichura o paskudnym składzie chemicznym. No nic nie zrobię, bo... Robi się dopiero apteczka, a maski nie mam, więc kolejny dzień, lecimy. Jutro obie dziewczyny dostałem papu. Oj, przepraszam. Dobra, obie się rozchorowały, nie wygląda za dobrze. Jutro Didi powinna wytrzymać, mi się wydaje, do jutra. A April ostatnio trzymała mega się długo, mam nadzieję, że też tak będzie. Nasze systemy pracują poniżej optymalnego poziomu. Sugeruję, żeby zajrzała pani pod maskę i poprawiła kable. Okej, użyjemy zwinności. Może wyjdzie, mam taką nadzieję. Jeszcze jedna puszka zupy została. Didi, przeżyj to! Przeżyła. Zarokowałem pani w morze kabli, szybko je rozplątując, a potem łącząc ponownie we właściwych miejscach. Jestem pewna, że przez cały czas wiedziała pani, co robi. Wszystko działa. Baby wrócił? Ty, ale tu jest ten... robot zabijający, to nie jest Dumbo. Dobra, rozwalił maskę, ma chemikalia, ma komunikator, ma zupę, ma apteczkę, w sensie zrobiliśmy. No dobra, weź ty apteczkę. Ty jesteś głodna, weź zjedz. Baby jest wygłodzony, też zjedz. A co ten robot tu robi?
na dole jest napisane? Nie. Pani kapitan, wygrywam obce metaliczne hałasy dochodzące z poszycia naszego statku. To szwadron mordbotów. A, muszę się jakoś bronić, bo inaczej dupa. Miotaczem, dobrze. Kolejny dzień, lecimy. Baby, jak odpocznie, no to trzeba go wysłać znowu na ekspedycję. Zepsuty miotacz, ale żyjemy. Mordboty odparte. No dobra. My się w miarę dobrze czujemy. Gdzie ja mógłbym cię wysłać tutaj, babyku? Tutaj wystarczy tak naprawdę zapalniczka, którą mam. I powinno być wszystko ok. Więc leć. Głodny wrócisz wygłodzony, ale to znowu ci damy papu i tyle. A my robimy apteczkę. Nie wiem, czy kliknąłem, żeby się robiła apteczka. Może nie i dupy dałem. Ale wczoraj chyba używałem apteczki, więc tak bym nie mógł tego zrobić. Dobra, nieważne. Dziwaczy pojazd znaleźliśmy, trochę podobny do samochodu. Dookoła snuje się rozpadający humanoidalny robot. Wygląda na droida utylizacyjnego. Zbiera porcje ziemi, jakieś grzyby. Konsumuje je, a potem wymiotuje z powrotem. Wydaje się, że przybyła to od dawna. Nie mam prądu dla niego, niestety. Więc bida, lecimy kolejny dzionek. Baby, lecisz i wracaj z dużą ilością prądu może na ten event, bo bez tego eventu to dupa. No nie, jeszcze... Bez prądu dupa, minus 10 prądu, masz. Ale syf. Zakodowana transmisja z nieznanego źródła. Odczytajmy tę transmisję, oczywiście, że tak. A potem naprawić trzeba będzie miotacz, bo jak znowu przyjdą mordboty, to będzie przypał. Jutro Didi będzie papu dostawała. O Jezu, przepraszam, dzień 55. Nota. Apli wyzionała ducha, jest słabo. Okazało się, że to wiadomość jednej grupy ocalałych, zagubionych w przestrzeni, proszących o pomoc. Znacząco poprawiło nam to nastrój i dobrze, bo ona straciła właśnie kochankę. Więc myślałem, że zwariuje od razu, a się trzyma nawet. Jakie są szanse, kapitanie Dawkins? Niedaleko promuleży awaryjny kontener towarowy. Pechowo jest całkiem pusty, poza jedną strzykawką. Oczywiście, weź tą strzykawkę se wstrzyknij, bo to zazwyczaj poprawiało tylko umiejętności, więc powinno być git. Boże, już godzinę 7 gram. Jak to się nie nagra, ja się popłaczę. Ja się tak zdenerwuję, że to rozwalę se rękę o coś. Permanentne pogorszenie podstawowych cech umysłowych i fizycznych. Co za gówno zasrane. Napraw miotacz, bo przyjdą mordboty i będzie jazda. Nie mam prądu! Idzie baby po prąd, zaraz wróci. Oby. Napraw 10 przedmiotów. Felix, zaraz. No, ile tu można razy to robić? Dobra, tu nic. Mamy prąd, mamy to. Mamy 4 zupy. Baby zwariował. Okej. Okay. A my mamy roboty znowu, które odeprzemy za pomocą miotacza. Stwórzmy pacynkę, bo baby musi iść na kolejną wyprawę. Oddajmy mu papu, żeby odpoczął. I lecimy dalej. To chyba tym miotaczem dam radę znowu ich odeprzeć, nie? Tylko będę musiał co chwila ten miotacz rzeczywiście naprawiać. Ja mam mnóstwo materiałów, mi brakuje tutaj miejsca do naprawiania, do robienia tego. Odpaliśmy intruzów tym razem. Baby nadal jest obłąkany. Ale nie jest źle ogólnie. Załogan Bronco zauważył w pobliżu coś dziwnego. Kosmiczny upiór przez kosmos brodzi ku naszej łodzi. Pewnie ma jakiś cel. Przewoźnijmy cokolwiek tajemniczego, co mogłoby go interesować. Artefakt może, no a co? Fajnie by było, jakby coś mi za to dał. Głodna? Jutro dostaniesz papu. Zupy nie mamy, jakoś mega mało, ale mega dużo też nie. Eksplodował w rozprysku mazi, bo dostał artefakt. Aha, ale syf. Coś przesądza się do wnętrza promu. Wygląda jak sztuczka żelaznych opiłków. Czyżby to były nanomaszyny? Nanomaszyny tworzą kałuże na podłodze, a potem rozwijają je na wszystkie strony. Sytuacja wysokiego zagrożenia. Czy nadal mam je wpuszczać? Tak. Wydaje mi się, że to będzie dobry event. A my zróbmy co? A pacynka jest. To masz pacynkę. Ty papu. A my naprawmy może coś na... Nie wiem, maskę? Mam nadal miotacz nierozwalony? Super. No i lecimy. Nanomaszyny mi pomogą? Czemu dostaje cały czas Felix zaradzisz, no? Aha. Ogwinęły się wokół mojej nogi.
i na zbić. No na kompletny sobowtór i waliliśmy z nim, ale spuściliśmy mu lanie, git. Ale niestety jestem trochę zraniony. Dobra, można to ogarnąć. Ty nadal jesteś głodny, ale czujny. Gdzie ty mógłbyś pójść? Zburzone miasto, o. Chemikalia. Czego ja potrzebuję? Prądu. Tu, martwe lotnisko wydaje się dosyć niezłe. Musiałbym mieć naraz maskę, skafander i zapalniczkę. To jest do zrobienia. Chyba to wszystko mam. Skafander. Zapalniczka. I maska. A krócej tu będzie? Może zgarnie jeszcze więcej prądu, więc... No, mi by pasowało. Leć i obyś wrócił pełen życia i zupy. A my co robimy? Artefakt czy coś ulepszamy? Albo naprawiamy? Zróbmy ten artefakt. Tak mam dużo tych surowców, nie mam co z nimi robić. Najwyżej je rozmontuję. Jakiś ogromny konstrukt zmierza w stronę promu. To nie zwierzę, to nie robot. Zbudowany z ruchomych części kryształów, niczym gigantyczny chodzący kryształozaur. To był piekielny cios. Kryształozaur walnął o prom, a teraz usiłuje otworzyć właz, drapiąc pazurami, tyłkiem. Nie mam pojęcia. Usiłuje wydostać nasze materiały. Strzelamy w niego. Oczywiście, że tak. Aby się nie rozpadł ten miotacz, bo będzie przypał, jak teraz mordboty przyjdą, bo nie wiem, jak się obronić w ogóle. Super. Jak się rozwalił miotacz? Nie rozwalił się. Git! A my z niego dostaliśmy materiały. Super. Jeszcze zrobiliśmy dobrej jakości artefakt. Ekstra. Znowu mordboty. O! Łopata i akumulator? Można używać do tego? Ciekawe. Tu lepszy może ten akumulator. A nie, bo to prąd bierze. Tu już mam 48 prądu. Jak on wróci z dużą ilością prądu? No, no, no. Rozmontuj może coś. Artefakt dawaj rozmontuj. Zrobimy sobie nowa. Mnóstwo chemikaliów, z tego dostanę trochę prądu też. Git. Lecimy dalej. Jesteś głodna? Nie. Super. Kolejny dzień. Ej, to może się uda. Ale długo żyje. To jest najdłuższa chyba ekspedycja na razie, jaką miałem. Mordboty odparte, to jest rozwalone, git. Nie mam nic do ogrzania. No nie mam co tu zrobić, niestety. Czy chcę zrobić, co chcę tu zrobić? Pacynkę, apteczkę. Ulepszyć coś może? Ja bym ulepszył ten miotacz, żeby się nie roz... A nie, nie mogę, to prąd zabiera. Stwórzmy coś. Zróbmy artefakt, bo to mi jeden dzień kosztuje, a po tym evencie zobacz, coś innego będę potrzebował. Jesteś głodna? Jesteś głodna, jutro dostaniesz papu, czekamy na baby, może powinien gdzieś już wrócić. Jak tam powinien być krócej. Nadal nie, niestety. Kiedy alarmowałem, że system czujników nadzorujących wnętrze promu został odkształcony przez zmianę temperatury, nic pani nie zrobiła, żeby to naprawić. Normalnie nie byłby to poważny kłopot, kapitanie, ale teraz nie dopilnowałam i pojawiła się plaga kabinowych pająków. A może mi pomogą jakieś miłe pajączki? Byłoby spoko. Naruszenie integralności powłoki. Statek ulegnie skażeniu. To ja już wiem, że robię apteczkę. I masz papu. O, masakra. Ja nie wiem, ile apteczek zrobiłem w tym podejściu, ale zdecydowanie za dużo. No, jest chora. No dobra. Rozwalił baby dwie rzeczy, aż 30 tylko prądu zgarnął. No nie jest jakoś super. Prądu mamy 87, więc naprawdę tu jeszcze sporo brakuje. Zupy są, tyle dobrego. Wygłodzony, zmęczony, masz zupkę. My czekamy. Na powierzchni planety odkryłam coś ciekawego. Wygląda, jakby ktoś próbował zabić czas, grając w przenośne kółko i krzyżyk, ale nie dokończył tej konkretnej partii. Kamienie w grze zbudowane są z minerałów, które by nam się przydały. Osobiście nie lubię psuć komukolwiek zabawy, ale wydaje mi się, że od pierwszego rzutu oka na planszę można poznać, kto jest zwycięzcą, więc nie powinni mieć pretensji, jeśli pomieszamy ich kółka i krzyżyki. Nie, nie biorę materiałów. Dużo mi nie zmienią, a jeszcze kogoś na siebie naśle, to będzie masakra. Prąd ja chcę, nie materiały. Prąd to tak, to bym zabrał. Znowu mordboty, dobra. Nie mam miotacza, co ciekawe, ale mogę artefaktem się bronić, więc spoko. Chora, ty nadal jesteś głodny, co ty gadasz? No jedz, znowu. Lecimy, kolejny dzień. Dziwnie dobrze idzie o odpychanie tych mordbotów. Ja naprawdę mam cały czas jakieś na to materiały, więc jestem zadowolony. Mordboty odparte.
apteczka gotowa, ty weź sobie apteczkę. Ty nadal jesteś słaby. No to... czekaj no. Kamizelkę ochronną naprawmy. 89 prądu. 2 prądu dostanę. Jak teraz coś rozmontuję. Czemu za akumulator nie dostanę więcej prądu? Rozmontujmy zapalniczkę. I jutro znowu coś rozmontujmy, będziemy mieli 100 prądu. Baby zauważył jakiś błękitny, żyłkowaty owoc. Czy ktoś powinien go skosztować? Weź ty go zjedz, nie wiem, może ci tam inteligencję zwiększy, coś w tym stylu, byłoby spoko. Głodna, jutro dostaniesz papu. Zupy jeszcze mamy, 4 zupy na 2 osoby to... świat i ludzie. Osnął się po kilku minutach po zjedzeniu. Powiedział, że umysł mu wibruje, jakby działał z podwójną prędkością. No i super. Dobra. Rozmontuję jeszcze raz coś i mamy 100 prądu. Mógłbym im wtedy rzeczywiście ten prąd dać. Co rozmontujmy? Akumulator? Kamizelka, bo ona jest do naprawy, a ja ją sobie zrobię nową. Tak? Tak. Rozmontujmy kamizelkę. Baby wygląda na niepocieszonego, pani kapitan. Zdradził pani, że jego smutki zwykle znikają po porządnej sesji treningowej. Dawniej była też dla niego ucieczka od przykrej rzeczywistości, czy to w więzieniu, czy na Orliku. Jedną z niewielu rzeczy, na które pozwalali mu rodzice, były właśnie wizyty na siłowni. Chciałby panią dźwignąć jak sztangę. Jezu, żeby ja o niej nic nie zrobił krzywdy, bo to masakra będzie. Ale muszę dbać o niego, lecimy, kolejny dzień. Jak ją zabiję, to ja wychodzę z domu, nie wracam. Nie, wygląda okej. Nawet skarpetę zrobił, jakim cudem? Gdy baby zakończył swój trening siłowy, z niezwykłą delikatnością odstawił panią na podłogę. Wszystko okej, panie kierownik. Ma pani trzęsiawkę jak galareta mamuśki. Chyba baby wyczuł, jak uchodzą z pani stres i nerwy. Coś zaświtało mu w głowie i chwilę później z wywalonym językiem wyciągnął skarpetkę z poszewki kombinezonu. Ktoś zostawił dodatkową skarpetkę w moim kąciku na stacji. Powiedział, robiąc z tejże skarpetki całkiem udaną pacynkę. No i super. My głodujemy, więc musimy zjeść. Baby nadal słaby. Ulepszamy coś. No nie, bo to prąd zabiera. Zróbmy, może apteczkę? Zróbmy tę kamizelkę ochronną, ona na mordboty się przydaje. Coś niedobrego dzieje się ze statkiem albo z całą planetą. Proszę wyjrzeć przez iluminator, ogromna chmura w kształcie grzyba. Rzeczywistość na Fobonos zachowuje się dziwacznie, kapitanie. Dopóki ta anomalia się nie skończy, lepiej niech pani znajdzie jakieś zajęcie. No to w tą pacynkę zużyjmy. Niech przyjdą te roboty do mnie, czy tam ci te macki, czy ludzie. Ja chcę już im dać prąd. Mam prąd. No i znowu mordboty, no. Kamizelka zrobiona, obronimy się pistoletem. A my stwórzmy zapalniczkę, może się przyda na jakiś event po prostu. A ja mam jeszcze troszkę tych rzeczywiście materiałów. Dobra, pistolet, ty nadal jesteś słaby. Ty głodna, jutro dostaniesz papu, kolejny dzień. Masakra, 70 dzień, co tu się dzieje w ogóle? Zepsuty karabin, okej. Naprawmy go. Naprawiało się chyba chemikaliami, nie? Mogę go rozmontować i zrobić za pomocą materiałów, ale chemikaliów mam więcej, więc zróbmy to tym rzeczywiście. Uwaga na głowę, kapitanie, naciągnęła ciemnozielona burza i ulewa kwaśnego deszczu. Baby gra w kółko, poskakuje w panice. Mamy tylko kilka sekund, nim żrąca chemikalia zalają cały pokład i was oboje. Chwita pani obluzowany panel ścienny, chce pani zatykać przecieki od wewnątrz czy na zewnątrz promu? To pierwsze wymaga wiele siły, to drugie zapewnie szybkości i zmysłu równowagi. Zróbmy siłowo od wewnątrz. Nie wiem, zobaczymy. A ty papu miałeś dzisiaj dostać, ty? Jutro. I czekamy. No on jest słaby w ogóle. Felix, zaradzisz. Naprawdę, po co mi to się wyświetla non stop? Wyszło? Wyszło. Baby nadal jest osłabiony, jego stan się nie polepszył. Kurde, kiedy on się polepszy? Wygłodzony z dupy? On nie był głodny chyba. Ole jaja, dobra. Kolejny dzień. Po takich sytuacjach ludzie mówią, a, prawda, nie lubię ponosić głosu, ale ten filtr usuwający zapach potu z kabiny strasznie hałasuje. Myślę, że jest uszkodzony. No to weźmy go taśmą, zalepmy i powinno być git. Kolejny dzień, ostatnia zupa mi została. Chyba teraz zrobiłem jeszcze jedną, więc powinno być jeszcze w miarę okej. No i baby czuje się dobrze, wysyłamy go gdzieś. Oczywiście, że tak. Gdzie? Chemikalia tam, gdzie są, mi się wydaje. Radiozona to nie za bardzo. To miasteczko, pocisk. Tam gdzie najmniej potrzebowałby rzeczy. Tutaj zapalniczkę potrzebuję i pistoletu. Pistolet mam chyba uszkodzony, nie?
Albo nie. Zapalniczka jest, pistolet jest. Jest, okej. Zapalniczka, pistolet, leć do zburzonego miasta. Krócej to zajmie, a też jest szansa na te chemikalia. Głodny, to już olać to. Lecimy, kolejny dzień. Głośny brzęk zatrząsł pancerzem promu. Na zewnątrz nic nie ma, więc jego źródło musi się znajdować wewnątrz. Pasażer na gapę. Mały humanoid ukrywa się w wilgotnych zakamarkach kadłuba. Wygląda jak jeden z tutejszych mieszkańców, którym kombinezon praktycznie wrosł w skórę. Przechytrzmy go. A, i oczywiście coś trzeba zrobić. Niech to będzie apteczka, bo coś czuję, że będzie potrzebna. I kolejny dzień, lecimy. Czy zaraz, czy ja mam wszystko do obrony w razie czego? No chyba mam, dobra, zróbmy apteczkę. Lecimy kolejny dzień. Baby leci do tego miasta, mam nadzieję, że wróci z chemikaliami na zupy kolejne. O, jest event, super. Rozwaliła się niestety kamizelka, co mnie trochę martwi. Dajemy im prąd i zobaczmy jak to wyjdzie. Ty jesteś głodna, jutro dostaniesz zupę. Kolejny dzień, lecimy. Pewnie będę musiał czekać, aż coś tutaj się stanie, nie? Po tym evencie. Mordboty są, Boże. Powiedzcie mi, że mam coś akurat na obronę przed nimi, bo jeszcze kamizelka się rozwaliła. Przeprowadzam atak za kilka dni, odezwą się, gdybyśmy byli potrzebni. Potem zapasuję do swojego schronu. Uff, wszystko mam na to. Ale kamizelka jest rozwalona. Wolę jej nie używać, użyjmy artefaktu? Nie wiem, i zupę zjedz sobie. Lecimy, kolejny dzień. Zadziałało. Mordboty odparte. Zupę mamy, naprawmy kamizelkę. Zapomnę moją mikali. Uj, jak mi się już wszystko skończyło! O, w dupę! Dobra, bez jednej kamizelki jestem w stanie żyć. Inne rzeczy mam. Chemikalia wydajemy na zupę jednak. Skorupa planety doznała licznych i dramatycznych wstrząsów. Jest tam dalej przepaść, poszarpana szczelina w tektonicznej skorupie. Na naszej stronie przepaści jest główka, połówka kanciastego bunkra obcych. Reszta znajduje się w większości na drugiej stronie. Między nimi biegnie kabel połączony do tamtej strony. Spróbuję tam przejść z zimnością kocią, czy ja nie mam siły w ogóle, człowieku. Nie ma co nawet starać się używać siły w takiej sytuacji. Wrócił baby. A my tam mamy lodówkę pustą, ale syf. Nic tam nie znaleźliśmy. Dobra, baby znalazł 3 zupy, 35 chemikaliów, więc świetnie. Dał sobie radę. No baby, jestem z ciebie naprawdę dumny. Dzisiaj robisz świetnie to wszystko. Co my możemy stworzyć? Pacynka, naprawmy może tą kamizelkę rzeczywiście na kolejne mordboty. A my co tu mamy? Sygnatura czerwia. Jakiś pasożyt wpełzł nam do nosów i zagnieździł się w ciałach. Musimy się ich pozbyć. Zwinnością może, niech będzie. Zobaczmy jak to się uda. Mam w razie czego apteczkę. Felix, zaradzisz. Napraw 10 przedmiotów oraz milionowy. Dostałem achievement dzisiaj, okej. Z pensetami, a nie pincetami chyba w dłoni. Pani i baby po raz dłubaliście w nozdrzach. Niestety jedyne co udało wam się osiągnąć to krwotoki z nosów. Szybko usunę pasożyty, nasze systemy immunologiczne. Nic się nie stało, było to tylko obrzydliwe. Git, git, git. Głodna, głodny. A, dzień dziecka wam dam. Zjedzcie sobie, a my zróbmy kolejną zupę. Potężne trzęsienie ziemi. Torpeda do nas leci. Niezdetonowany pocisk jądrowy. Historyczny przedwojenny relikt został wyrzucony w górę i wylądował na naszym promie. W każdej chwili może eksplodować. O Jezu, zwinność kociom. Już to może mi zabić Didi i się skończy gra wtedy. Jak to nie wyjdzie, jestem pewny, że tak będzie. O! Jednak nie, to był prawdziwy pokaz sprawności kapitanie, jak najszybciej wspiła się pani na kodu. Ja nadal nagrywam to, bojąc się, że to się nie nagrało, bo jakieś były błędy tu na OBS-ie i wywalało prąd. Co to w ogóle porażka, zaraz 18 jest. Dobra, wszystko się udało. Jest git. Co my tu mamy? Zróbmy pacynkę. Zróbmy pacynkę. Opcje Silosu 476 przybiegli do promu. Oto nadszedł kluczowy moment. Rozpoczynajmy atak. Po połączeniu zasilania świder jest gotowy, by przewrócić się do Vactrine Central. Natychmiast rusza pani z jednym towarzyszem za obcym w masce. Szybko zaczęła pani zbierać sprzęt z promu. Kiedy wszystko było spakowane, natychmiast ruszyła pani prosto do Vactrine Central. W długiej i krętej drodze ku przetrwaniu kilka razy ledwie pani uniknęła zmiażdżenia, ale cel był ważniejszy. To najlepsza szansa na przyszłe bezpieczeństwo i przetrwanie. I co się tu stało?
Zobaczmy, może się udało. Osiągnij zakończenie jako Didi, złota medalistka. A, czyli jest jakieś zakończenie, koniec, dobra. Co tu mamy? Wkrótce po wyruszeniu do natarcia nagle Wag Train Central, grunt zatrząsł się nagle. Jak okiem sięgnąć na dziesiątki metrów, wyleciały w górę ziemia i gruz. Fobianie z Wag Train Central musieli zaminować system kontroli pociągów, a pani została uwięziona we wnętrznościach próżniowych tuneli. Mimo śmiałego szturmu wydaje się, że zbyt długo trwało przygotowanie fobiańskiego świdra. Obrońcy zaminowali wszystko, nasza cudowna przygoda skończyła się przynajmniej z hukiem, nie ze skowytem. Bardzo będę za panią tęsknił, kapitanie. Aha, czyli nie wyszło. Ale gówno! Nie rozumiem, co tu się stało. I tak, gdy kapitan Didi Donkis dokonała próby integracji ingerencji w sprawy fobian, sprawa zakończyła się przerażającym horrorem. Kapitan i jej towarzysz będą zapamiętani jako wysokie, obce istoty, które przybyły, zobaczyły, mieszały się i skończyły więzione w ogromnej sieci podziemnych tuneli, bez żadnej drogi wyjścia i żadnych zapasów. Fobianie będą prawdopodobnie kpić z takiej brawury i ryzykaństwa, a opowieściami o nich raczyć swe dzieci przez kolejne dziesięciolecia. Być może wszyscy lepiej by na tym wyszli, gdyby kapitan pilnowała własnych spraw. No ale gówno! Przetrwaliście, ale czy na pewno? Ale syf! Nie podobało mi się to podejście. Zero ulepszonych przedmiotów, nie miałem czasu. 34 stworzone przedmioty, masakra. Udana ekspedycja, liczę to 8 na 8. Każdy wie dlaczego. No dobra. Nie wyszło, ale i tak było ciekawie. Nie wiem, czy to się nagrało, mam nadzieję, że tak. Rozwalimy ten odcinek. Boże, 1,5 godziny, naprawdę mega długi. Ja zaraz streama robię, ten odcinek już wrzucę w poniedziałek, bo w życiu się nie wrzuci dzisiaj. A wam, kochani widzowie, dziękuję za oglądanie kolejnego odcinka. Widzimy się w kolejnym już niedługo. Trzymajcie się i cześć, pa, pa!